Kontrola w porcie lotniczym na wyspie Baltra ma zapobiegać przewiezieniu na archipelag Galapagos materiału roślinnego i zwierzęcego. Po kontroli przeprawiamy się łodzią przez kanał Itabaca, oddzielający wyspę Baltra od wyspy Santa Cruz. Los Gemelos to dwie wielkie zapadnięte komory magmowe, pozostałość po aktywności wulkanicznej na wyspie Santa Cruz. Gołąb galapagoski. Druga z bliźniaczych komór magmowych. Wyspy Galapagos należą do Ekwadoru. W 1959 roku utworzono tu park narodowy, obejmujący prawie 98% powierzchni archipelagu. Na farmie Rancho Primichas oglądamy żółwie słoniowe, jedne z największych żółwi na świecie. Pancerz grzbietowy może mieć 1,5 metra długości. Największy znaleziony osobnik mierzył 187 cm i ważył ponad 400 kg. Na ogół jako duże uznaje się osobniki, których waga przekracza 200 kg. Żółwie nie mają zębów, a ich rolę spełniają ostre listwy rogowe, za pomocą których tną i miażdżą zjadaną roślinność. Poruszają się powoli na szeroko rozstawionych nogach w sposób typowy dla gadów. Są zwierzętami długowiecznymi, a w sprzyjających warunkach mogą żyć ponad 200 lat. Żółwie słoniowe są zwierzętami lądowymi, ale chętnie brodzą w płytkich wodach. Dojrzałość seksualną osiągają prawdopodobnie w wieku około 40 lat. Akt miłosny może trwać przez kilka godzin. Samica składa od 2 do 16 jaj. Młode żółwie wylęgają się po około 130 dniach. Ważą wówczas około 7 dekagramów. Na farmie jest też udostępniony do zwiedzania tunel lawowy, stanowiący pozostałość po aktywności wulkanicznej na wyspie. W północnej części wyspy Santa Cruz leży plaża Bajas. Po wulkanicznych skałach spacerują czerwone kraby. Legwan morski od głowy do ogona przez środek grzbietu biegnie ciągły, ząbkowany, skórny grzebień o rogowych kolcach. Okresowo pojawiają się tu flamingi. Na plaży jest pełno śladów pozostawionych przez samice żółwi składające tu jaja. Młody legwan morski. Dorosłe osobniki osiągają długość około 130 cm, z czego na ogon przypada 80 cm.
Puerto Ayora jest największą miejscowością w archipelagu Galapagos. Leży na wyspie Santa Cruz, liczy ponad 12 tysięcy mieszkańców i jest głównym centrum turystycznym. Znajduje się tu port, szpital, hotele, restauracje, biura linii lotniczych, a także zarząd Parku Narodowego Galapagos. Pelikany czy foki przy głównej ulicy miasta to widok zupełnie normalny. Foka niecierpliwie oczekuje na swoją porcję. Kościół przy głównym placu miasta. Dorodne langusty czekają na nabywców. Puerto Ayora odwiedzamy też stację biologiczną Carol Darwin, gdzie hoduje się żółwie Galapago, aby potem wprowadzić je do naturalnego środowiska. Tutaj w 2012 roku zmarł żółw samotny George, ostatni przedstawiciel podgatunku żółwi, które zamieszkiwały wyspę Pinto. Pobyt na wyspie kończymy uroczystą kolacją połączoną z występami zespołu folklorystycznego.